Z Ewangelii według świętego Marka. Odezwał się do Jezusa Jan. Nauczycielu, zobaczyliśmy kogoś, jak w Twoje imię usuwa demony. Zabranialiśmy mu więc, bo nie chodził z nami. Jezus rzekł, nie zabraniajcie mu. Nie ma takiego, kto by uczynił cud w moje imię i zaraz by o mnie potrafił źle mówić. Kto nie jest przeciwny nam, jest po naszej stronie. Te słowa padają po tym, jak Pan Jezus mówi, upomina swoich uczniów, że jeśli ktoś chce być pierwszy, będzie ostatni wśród wszystkich i sługą wszystkich. Słyszelibyśmy te słowa wczoraj, gdybyśmy nie mieli wczoraj święta katedry świętego Piotra i z tej okazji nie czytali fragmentu z Ewangelii Mateusza. Tak więc jest to jakby ciąg dalszy nauczania Pana Jezusa o tym, że ważne jest, byśmy naszego pójścia za Panem Jezusem, tego, że z Nim jesteśmy, że jesteśmy Jego uczniami, czyli że jesteśmy chrześcijanami, katolikami, żebyśmy tego nigdy nie traktowali jako okazji, powodu do tego, żeby się nad kogoś wywyższać. Właśnie to jest ogromnie ważne, żebyśmy nie czuli się z tego powodu jacyś lepsi, wyróżnieni. Myślę, że trochę to mogło zadziałać u apostołów, kiedy powiedzieli z ustami apostoła Jana, nauczycielu, zobaczyliśmy kogoś, jak Twoje imię usuwa demony, zabranialiśmy mu więc, bo nie chodził z nami. Oczywiście nie znamy intencji, nie? Jana, intencji tych słów, ale tak jak powiedziałem, kontekst wskazywałby na to, ewangelista Marek przytacza te słowa w takim kontekście, gdzie raczej chyba coś z tego było, nie? Właśnie w tych słowach, że jak ktoś nie chodzi z nami, to jest jakiś gorszy, nie ma prawa na przykład właśnie czynić de facto dobra w Twoje imię, w imię Jezusa. Czyli można powiedzieć, że ta postawa właśnie, jeżeli coś takiego właśnie było u podstaw tych słów, to jest całkiem możliwe, że właśnie był to jakiś taki zalążek podziału. Zalążek podziału. Właśnie, jeżeli ktoś nie jest z nami, to nie wolno mu w ogóle czynić czegokolwiek w imię Pana Jezusa. Czyli nie jest też z Jezusem. Kto nie jest z nami, nie może być z Nim. Jeżeli jest z nami, to wtedy dopiero jest z Nim. I Pan Jezus tę postawę słowami tej dzisiejszej Ewangelii jakby w zalążku próbuje zgasić, wygasić. Czy mu się zupełnie udało? No, obawiam się, że nie. Gdzieś ta postawa, ona jakoś tak ciągle odrasta, odżywa. No, ale na szczęście mamy właśnie tę Ewangelię, te słowa. Możemy je sobie czytać, przypominać i możemy sobie jakoś mocno wbijać do głowy, że kto nie jest przeciwny nam, jest po naszej stronie. Kto nie jest przeciwny nam, jest po naszej stronie. Muszę powiedzieć, że mnie osobiście te słowa bardzo w życiu pomagają. Pomagają spotykać się z ludźmi, którzy bardzo mnie ubogacają. Również pomagają mi wzrastać w wierze. Chociaż nie są zdeklarowanymi chrześcijanami, katolikami, czy nawet w ogóle, nie wiem, nawet niekiedy nie deklarują swojej wiary w Boga. Jak to możliwe?
No tak, to jest możliwe, że Pan Jezus nie ogranicza swojego działania, swojego wpływu na człowieka, na jego postępowanie, na to, czy on ma władzę właśnie nad złem, nad duchami nieczystymi. Nie ogranicza tylko do tych, którzy należą właśnie do Kościoła, którzy są jakoś zdeklarowanymi jego uczniami, a nawet nie ogranicza do tych, którzy w niego wierzą. Takie jest moje doświadczenie. I dzięki temu ja mam okazję właśnie, dzięki temu, że biorę sobie do serca. Nie wiem, czy już absolutnie wystarczająco wziąłem, ale staram się ciągle na nowo brać sobie do serca właśnie te słowa Pana Jezusa. Kto nie jest przeciwko wam, kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. To mi pomaga spotykać właśnie tych ludzi, czerpać wiele od nich, ale też dzięki temu, że ja chcę się spotkać z nimi, że jestem na nich otwarty, to też oni spotykają mnie. I mam takie doświadczenie, że w ten sposób też spotykają Pana Jezusa. Bo ja oczywiście mówię im o Panu Jezusie. Oni wtedy poznają kogoś, kto chodzi, że tak powiem, z Panem Jezusem. Tak można obrazowo powiedzieć. Może to tak trochę brzmi górnolotnie, ale myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że jestem tym, który chodzi z Panem Jezusem, czy za Nim, towarzyszy Mu w każdym razie. Pewnie nie do końca wiernie, czy na pewno nie do końca wiernie, ale towarzyszy. I w ten sposób właśnie dzieje się to, o co Panu Jezusowi chodziło. Jego Ewangelia dociera do coraz to nowych ludzi, jest coraz bardziej znana, no i przede wszystkim praktykowana, bo to o to ostatecznie chodzi, żebyśmy Ewangelią żyli. I myślę, że na tym właśnie Panu Jezusowi bardzo zależało, żebyśmy właśnie nie wynosili się nigdy nad innych z tego powodu, że towarzyszymy Panu Jezusowi, że jesteśmy Jego uczniami, że w Niego wierzymy. Kto nie jest przeciwny nam, ten jest po naszej stronie. Tutaj może też warto przypomnieć, że w innym miejscu Pan Jezus mówi, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Natomiast to jest różnica. Co innego Pan Jezus mówi, kiedy mówi, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a co innego mówi, kiedy mówi, kto nie jest przeciwny nam, jest po naszej stronie. Kiedy człowiek jest z Panem Jezusem, moim zdaniem wtedy, kiedy nawet nie wiedząc o tym, nie mając tej świadomości tego, wypełnia czyny Pana Jezusa. De facto go naśladuje. Właśnie ten człowiek, o którym tutaj Jan Panu Jezusowi powiedział, myślę, że to był człowiek właśnie wierny Panu Jezusowi, zasłuchany w Niego i naprawdę go naśladujący. To był człowiek, który wypędzał złe duchy, a pamiętamy w poniedziałek o tym sobie mówiliśmy, że i słyszeliśmy w Ewangelii, że apostołowie mieli problem z wypędzeniem złego ducha. Więc to był człowiek wielkiej wiary, akurat tutaj pewnie faktycznie znający osobiście Pana Jezusa, no bo skoro w Jego imię wypędzał złe duchy, więc znający Pana Jezusa, ale nie był z apostołami, nie należał do grona uczniów, nie chodził z nimi, nie był w tej wspólnocie. Dzisiaj byśmy powiedzieli, nie jest w kościele, nie chodzi w niedzielę na mszę, razem z nami się nie modli. Nigdy go nie widziałem w kościele właśnie, nie? O właśnie, nigdy go. To jest taki człowiek, który nigdy nie był widziany w kościele, ale który w Pana Jezusa się zasłuchał.
właśnie jest bardzo dużo ludzi, którzy zasłuchali się w Pana Jezusa, czasem nawet nie zdając sobie sprawy z tego. Często jest wielu też takich ludzi, którzy po prostu nie mają zaufania do wspólnoty Kościoła, do nas, do mnie. I dlatego wolą czytać Ewangelię sami, wolą poznawać Pana Jezusa trochę na własną rękę. I oczywiście to niesie ze sobą pewne ryzyko. Jest to trudniejsze poznawać Pana Jezusa poza wspólnotą Kościoła, ale ma to też pewne plusy, bo jak wiemy, nauczanie o Panu Jezusie w Kościele też nie zawsze jest wierne, zgodne z rzeczywistością. Więc w konsekwencji jest tak, że wielu ludzi lepiej odkrywa Pana Jezusa, lepiej Go poznaje, nie będąc we wspólnocie Kościoła, ale czytając Ewangelię, poszukując Go, czytając może różne świadectwa o Panu Jezusie też, niekoniecznie właśnie wypowiedziane przez jakichś katolików. I myślę, że o tym właśnie Pan Jezus chciał nam dzisiaj w tej Ewangelii powiedzieć, żebyśmy pamiętali, że tacy ludzie są, to się będzie działo, to się dzieje i będzie się dziać. I żebyśmy się jakoś nie gorszyli tym, nie oburzali, tak jak tutaj być może trochę apostołowie byli oburzeni na tego człowieka, który, jeszcze raz sobie przypomnijmy, na tego człowieka, który w imię Jezusa usuwa demony. Który w imię Jezusa usuwa demony. Jeżeli ktoś w imię Jezusa usuwa demony, czyli po prostu czyni dobro, niemożliwe, żeby był przeciwko nam. Nie jest i nigdy nie będzie przeciwko nam.